Witam w kolejnym odcinku Raportu z Przeszłości. Dziś wybierzemy się w podróż do Ameryki. Historia miasteczka rozpoczęła się w pierwszej dekadzie XXI wieku. Pojawił się pomysł zagospodarowania blisko 5 hektarów terenu tuż przy drodze krajowej nr 81, czyli popularnej Wiślance. O budowie w tym miejscu parku rozrywkowego mówiło się przez wiele lat. Ostatecznie za inwestycję odpowiedzialność wzięła żorska spółka Nowe Miasto i w 2010 roku prace ruszyły z kopyta, choć na początku jedynie na papierze. W sierpniu okazało się bowiem, że pojawiły się problemy z wyłonieniem wykonawcy obiektu. Przetarg, który był wcześniej ogłoszony, musiał zostać unieważniony. W ubiegłym tygodniu ogłosiliśmy kolejny, także trwa procedura przetargowa. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia podaliśmy termin, w którym chcemy, aby firmy, które zgłoszą nam się do przetargu, zrealizowały inwestycje. To jest 30 października 2011 i mam nadzieję, że do tego czasu ta inwestycja zostanie ukończona. Planów tych nie udało się zrealizować, ale o tym za chwilę. W 2010 roku była już gotowa koncepcja całego parku rozrywki jako miejsca ściśle związanego z Ameryką z czasów Dzikiego Zachodu. W miasteczku mamy zaplanowane aż 14 budynków, do tego jest pełna infrastruktura, ścieżki, mała architektura, atrakcje dla dzieci, Westerlandia, przestrzenie handlowe. Również pawilony, jest również obiekt, który przeznaczymy na organizację imprez miejskich. Także bardzo ciekawa oferta, pełno atrakcji i dla dorosłych, i dla dzieci. Termin otwarcia miasteczka był już dwukrotnie przesuwany, tym razem wszystko miało być gotowe na Dzień Dziecka. Jednak nie udało się sfinalizować wszystkich prac. Planowaliśmy otworzyć miasteczko 1 czerwca, jednak ze względu na dbałość o ostatnie detale i szczegóły i mając na uwadze też dobro klientów, postanowiliśmy przesunąć otwarcie na 15 czerwca i dopiąć wszystko na ostatni guzik. Trzeba przyznać, przygotowania trwają. Wszystkie budynki mieszczące się w części westernowej miasteczka są już wykańczane i powoli szykowane są już naprawdę liczne atrakcje. Część usługowo-handlowa, inscenizowane napady na bank, pokazy kaskaderskie, żonglerka rewolwerami oraz to, co Państwo widzicie za moimi plecami, strzelanie z bicza. To wszystko, według zapewnień, będzie dostępne już 15 czerwca. To jednak nie koniec oferty miasteczka. W późniejszym terminie do użytku zostanie oddana dzielnica meksykańska, a także główna atrakcja miasteczka – potężny roller coaster. Jest to inwestycja niebywała do tej pory w Polsce, a w ogóle na świecie, ponieważ roller coaster będzie zamknięty w skałach, inspirowany na dziki zachód w kanionie Grand Canyon w Stanach. Będzie on, znowu według zapewnień spółki, dostępny dla gości miasteczka jesienią tego roku. Wówczas też będzie można powiedzieć, że miasteczko jest w pełni gotowe. A póki co, otwarcie części westernowej zaplanowano na 15 czerwca i jak to na Dzikim Zachodzie, w samo południe. Na otwarcie miasteczka Twin Peaks trzeba było troszkę poczekać, jednak stało się. Dziś w samo południe padł pierwszy wystrzał na żorskim Dzikim Zachodzie. Wśród gości pojawił się m.in. Adam Zdziebło, który w nowo otwartej żorskiej atrakcji widzi wielkie szanse dla miasta. Dziś bardzo trudno, bo wszyscy ze wszystkimi rywalizują, samorządy też, i bardzo trudno znaleźć coś, co by wyróżniało na mapie Polski czy Europy nawet. Myślę, że miasteczko jest takim przykładem, że to będzie wyróżnik. Były więc pokazy iluzjonisty, inscenizacja napadu na bank i chyba przede wszystkim
bardzo dużo dobrej zabawy. Jak zapewniają właściciele miasteczka, takie atrakcje będą czekać na odwiedzających miasteczko każdego dnia. Rzeczywiście liczne atrakcje będą dostępne do gości w każdy dzień w tygodniu. Dodatkowo w weekendy będzie muzyka country na żywo, także serdecznie zapraszam. Na dosłownie hucznym otwarciu nie mogło zabraknąć także prezydenta ŻOR Waldemara Sochy. Jak sam mówi, taka atrakcja to wielka szansa dla ŻOR. A na pytanie, czy sam również prywatnie się tam pojawi, odpowiada: przypuszczam, że będę pojawiał się częściej. Mam malutkie dzieciątko, które w miarę jak będzie dorastało, z pewnością będzie to miejsce chciało odwiedzać wiele razy. Podobnie sądzą rodziny, które zdecydowały się dzisiaj odwiedzić żorskie miasteczko Westernowe. Bardzo nam się podoba. Miasteczko jest bardzo ładne. Właśnie powiedziałam mężowi, że będziemy tutaj przyjeżdżać. Ja widziałam, jak to wszystko się buduje, bo bardzo często przyjeżdżałam z dziećmi tutaj na śmieszek i widziałam, jak się to buduje i dzisiaj, kiedy jest otwarcie, to od razu przyjechaliśmy. I zapewne wielu, którzy skorzystają z oferty miasteczka w najbliższym czasie, będą mieć podobne zdanie. A warto pamiętać, że już wkrótce w miasteczku otwarte zostaną kolejne atrakcje. Nad żorskim miasteczkiem Westernowym, mającym być największą atrakcją turystyczną ŻOR, zebrały się ciemne chmury. Spółka Nowe Miasto, która jeszcze do niedawna dzierżawiła obiekt spółce Miasteczko Twin Peaks, zdecydowała się wypowiedzieć umowę. Spółka rzeczywiście nie wiązuje się z zapisów umowy. Głównym dla nas powodem wypowiedzenia, wypowiedzieliśmy jej w dniu 27 listopada, było nieopłacenie polisy ubezpieczeniowej. Zresztą to samo w zeszłym roku myśmy za nich opłacali, potem żeśmy się dopiero dobijali o nasze pieniądze. Natomiast to był powód dla nas bardzo ważny, gdyż zaciągając kredyt długoterminowy na budowę tego miasteczka, jeden z warunków umowy z bankami jest polisa ubezpieczeniowa. Brak ubezpieczenia to jednak nie jedyne zobowiązanie, z którego spółka Miasteczko Twin Peaks się nie wywiązywała. Od dłuższego już czasu w miasteczku nie ma wody, a to z powodu niezapłaconych faktur. Ponadto spółka zalega ze spłatą co najmniej kilku wierzycieli, a co chyba najgorsze, notorycznie nie płaciła swoim pracownikom. Udało nam się skontaktować z jedną z kobiet zatrudnionych do niedawna w miasteczku. Zgodziła się ona jedynie na kontakt telefoniczny, bo jak mówi, boi się reakcji byłego szefostwa. Przede wszystkim chodzi nam o niezapłacone godziny pracy. To jest nasz główny problem, no ale tą sprawą skierowaliśmy na drogę postępowania sądowego. A przy tym dochodziły też inne różne czynności związane z naszą pracą, jakie tam warunki były pod koniec już przede wszystkim naszej pracy, bo jeszcze od kwietnia pracowaliśmy, w miarę było wszystko w porządku. Z różnymi zmianami, że tak powiem, kierownictwa, wszystko się zaczęło komplikować. Kontrolę w tej sprawie przeprowadziła już Państwowa Inspekcja Pracy. Wszystkie zarzuty wobec spółki się potwierdziły. Obecnie zakończyło się lub toczy w sądach kilka spraw złożonych na wniosek byłych pracowników. Zatem co dalej z wybudowanym za ogromne pieniądze miasteczkiem Westernowym? Bo to, że zarządzać nim będzie spółka Nowe Miasto, jest już pewne. Pytanie tylko od kiedy? Jeżeli spółka Twin Peaks wyda nam obiekt w tym roku, to jeszcze w tym roku. Jesteśmy przygotowani nawet w tym roku, nawet na Sylwestra. Natomiast jeżeli będzie się to przeciągało, no to jest od tego oczywiście sąd. My musimy działać zgodnie z prawem. Natomiast właściciele spółki Twin Peaks chcą prowadzić negocjacje jeszcze, polubowne załatwienie sprawy. Zagrożenie, i to niemałe, jest jednak w przypadku gruntów, na których położone jest miasteczko. Zostały one odsprzedane miastu po bardzo atrakcyjnej cenie przez Śląski Urząd Wojewódzki, z zastrzeżeniem jednak, że nie mogą one zostać sprzedane przez 10 kolejnych lat, a więc do roku 2019. Tymczasem radni ŻOR w październiku przegłosowali uchwałę dokapitalizującą spółkę Nowe Miasto kwotą niemal 6,5 miliona złotych, mającą być przekazaną właśnie na wykup tych gruntów. Rada Miasta podjęła uchwałę o przekazaniu aportem działki, która jest, na której zbudowane jest miasteczko Twin Peaks. Co prawda nie jednogłośnie, ale zdecydowała, że przekazać tę działkę.
Argumentacja pana prezydenta była taka, że spółka, jak będzie właścicielem, będzie mogła, powiedzmy, większe kredyty zaciągać na ten dział. A spółka Nowe Miasto myśli już o przyszłości miasteczka. Przygotowujemy biznesplan i będziemy prowadzili na pewno to sami, albo podzielimy część, będziemy komercjalizowali. Jeśli spółka Miasteczko Twin Peaks dojdzie do porozumienia z Nowym Miastem, prawdopodobnie jeszcze zimą na terenie miasteczka pojawią się m.in. trasy do biegania na nartach. Spółka Nowe Miasto ma w planach również zagospodarowanie części zbiornika Śmieszek, a także terenów leśnych wokół niego. Miasteczko ostatecznie zostało na jakiś czas zamknięte i od sezonu 2014 powróciło z nieco zmienioną ofertą. Niezmieniony pozostał westernowy charakter miasteczka, pojawiło się za to kilka zupełnie nowych atrakcji. Ponadto miasteczko otworzyło się na cykliczne imprezy. Zabawy sylwestrowe, weekendowe koncerty czy festyny stały się regułą. Od ładnych kilku lat co roku rozpoczęcie sezonu organizują tutaj również motocykliści. Dzisiaj kupę fajnych atrakcji, przede wszystkim pobieramy krew, więc każdy może oddać tutaj swoją czerwoną ciecz. Mamy tu pokazy dla wszelakich, którzy nas tutaj odwiedzą dzisiaj, nie tylko motocyklistów, także zwykłych ludzi, którzy pieszo się przemieszczają. Oprócz tego koncerty dzisiaj chłopaki z Blues Experience, Mr. Blues, jeszcze zespół Zakład. Motoserce, jak wiadomo, to akcja motoryzacyjna, a jako że za Żorską współodpowiedzialni byli motocykliści z dwóch klubów WRM MC Poland, było co podziwiać. Motocykliści po południu wyruszyli do Jastrzębia-Zdroju, aby godzinę później głośnym korowodem ponownie zawitać w westernowym miasteczku. Jednak najistotniejszy tego dnia był ten pojazd. Mobilne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To właśnie w nim każdy mógł podzielić się częścią siebie. Jak najbardziej motocykliści dzielą się chętnie. Wiadomo, po co to jest, dla siebie i dla swoich kolegów w razie czego. Ja jestem górnikiem i oddaję już ponad 40 litrów krwi mam dane. Także ta akcja to jest tak samo. Tak jakbym czy z kopalni pójdę do szpitala, czy tutaj to jest jedno, tutaj i to samo. Oczywiście, że oddajemy to dla szlachetny cel, tak? Staramy się zawsze uczestniczyć w takich akcjach i dać siebie troszkę. No bo to też jest tak troszeczkę, że motocyklistom też kiedyś ta krew może być potrzebna. No miejmy nadzieję, że nie. Aczkolwiek zdarzają się takie sytuacje, że motocyklista potrzebuje, dlatego my oddajemy. W sumie krew zdecydowało się oddać 44 dawców, co zaowocowało zbiórką dokładnie 19,5 litra krwi. Nieźle, jak na jedno popołudnie. Jestem zaskoczony, wzruszony i tak jak w filmie powiedziałem, dumny z tego, że mogę odebrać w imieniu swoim, zarządu, ale wszystkich pracowników i spółki Nowe Miasto i przede wszystkim miasteczka westernowego Twin Peaks, który to jest laureatem. Dziękuję Kapitule, dziękuję mieszkańcom Żor, którzy w coraz większej liczbie doceniają działania miasteczka i doceniają też to, co robi cała spółka. Cieszę się bardzo, że możemy w ogromnej ilości publikacji, artykułów, reklam istnieć w przestrzeni medialnej, publicznej w Polsce, bo to zawsze jest w kontekście tego, że miasteczko westernowe powstało i ma siedzibę na terenie miasta Żory, którego jestem mieszkańcem od prawie 40 lat, czego też jestem dumny. Także cieszę się, że takie miejsca powstają, są tutaj i myślę, że nigdzie indziej to miejsce, czyli miasteczko westernowe, nie mogłoby tak funkcjonować jak właśnie tutaj. A Państwa serdecznie zapraszam, Państwa rodziny i znajomych do odwiedzania jak najczęściej tego miejsca. A dziś miasteczko Twin Peaks przeszło modernizację. Ma za sobą już nowe otwarcie i o tym nowym otwarciu chciałbym porozmawiać z rzecznik miasteczka. Czy można jeszcze powiedzieć miasteczka westernowego w Żorach, czy już nie można tak mówić? No już westernowym miasteczkiem nie jesteśmy, teraz jest to amerykański park rozrywki Twin Peaks. Oczywiście wszyscy fani westernu znajdą nadal tutaj coś dla siebie, ale oprócz tego przygotowaliśmy nowe atrakcje. Oczywiście. No i troszeczkę więcej bym prosił o tych nowych atrakcjach. Co się zmieniło, albo inaczej,
czym to miasteczko różni się od tego, które odwiedzający znają, być może sprzed roku, sprzed dwóch czy sprzed trzech lat? Co tu się zmieniło? Przede wszystkim zapraszamy naszych gości w nieco dłuższą podróż, już nie tylko Dziki Zachód, ale właściwie cała Ameryka. Mamy gorący Meksyk, rajskie Hawaje, na których właśnie jesteśmy. Jest także strefa związana z amerykańskimi skautami. Można powspinać się do domków na drzewie, no i w każdym czeka jakaś zagadka związana właśnie ze skautami, czyli tymi amerykańskimi harcerzami. Całkiem sporo nowości, my jeszcze dopinamy ostatnie szczegóły. Dzisiaj chcieliśmy pokazać taki przedsmak mieszkańcom Żor. Okej, a samo to, z czego wyrosło wasze nowy park rozrywki, czyli ta część westernowa, ona dalej żyje i oferuje to samo, co do tej pory, czy też tam zaszły małe zmiany? Jeśli chodzi o western, to oczywiście się go nie pozbywamy, jest on dalej centralną częścią parku. Nadal mogą się tutaj Państwo przejść po iście westernowej uliczce, no i spotkać mnóstwo kowbojów i zwierzaków związanych właśnie z tym rejonem. No właśnie, bo zwierzęta to też taka część charakterystyczna, wydaje się, tego miasteczka już od kilku lat. Jak teraz wygląda oferta, jeśli chodzi o, no bo to przede wszystkim młode osoby, z jakimi zwierzętami mogą się tutaj spotkać? No tutaj furorę jak co roku robią kozy, ponieważ są niesamowicie sympatyczne i przyjaźnie nastawione do dzieci, więc bez problemu potokiem naszych opiekunów można je pogłaskać, a nawet zrobić sobie selfie, więc tutaj kozy grają zdecydowanie pierwsze skrzypce, jeśli można tak powiedzieć, a oprócz tego konie, są także barany, daniele, no i całkiem sporo zwierzątek, więc fajne miejsce, żeby pokazać też dzieciom, jak zachować się w stosunku do zwierząt, jak się nimi opiekować. Myślę, że wiele małych mieszczuchów może tutaj po raz pierwszy zobaczyć niektóre zwierzęta. Jasne. Muszę spytać o pewną imponujących rozmiarów konstrukcję, którą widać z daleka, mianowicie słynny roller coaster, który tutaj swego czasu działał. Ja pytam, czy teraz jest szansa, czy on może już ruszył, czy będzie się tutaj można na nim przejechać? Cały czas jeszcze zbieramy środki, jeśli chodzi o tą dużą inwestycję. No ją można liczyć w milionach, więc tutaj cały czas trwa pozyskiwanie środków. Na pewno jak ruszy, to się tym pochwalimy i wszystkich Państwa zaprosimy również w tamtą część parku. Okay, a skoro o przyszłości mowa, to chciałbym też spytać, w jakim kierunku zmierza to miejsce? Czy macie wyznaczony taki szlak, którym chcecie podążać za rok, za dwa, za trzy lata? Czy miasteczko będzie żyło, będzie się cały czas zmieniało, czy to są okazjonalne zmiany albo okazjonalne dodajemy nowe atrakcje? Mamy nadzieję, że już zostaniemy amerykańskim parkiem rozrywki, ale to wszystko zależy oczywiście od naszych gości. Jeśli nowe strefy im się spodobają, nowe atrakcje zyskają swoich fanów, to na pewno będziemy rozwijać się w tym kierunku. Wszystko pokaże ten sezon, więc serdecznie Państwa zapraszamy do testowania.